sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl. Dzisiaj po raz kolejny przyjaciel naszego kanału, Marek Meissner. Witam cię serdecznie, Marku. Dzień dobry, Mateuszu, dzień dobry Państwu. Marku, dużo się mówi teraz o Strefie Gazy, dużo się mówi o Hamasie, Hezbollahu, gdzieś na... Tak, gdzieś tam to przykryło Ukrainę. Tak. Ukraina i to też nie jest na rękę oczywiście Ukraińcom, ale porozmawiajmy dzisiaj, bo mam wrażenie, że więcej informacji mają tych pozytywnych dla siebie Rosjanie. Czy może jednak wyprowadzisz nas z błędu? To znaczy jest tak, mogę powiedzieć, że te ataki, że to co widzimy w tej chwili na froncie, to jakbyśmy spojrzeli na to, co na te ataki, te kontrataki, które są przeprowadzane przez Rosjan i Ukraińców, co zobaczymy? Front zachodni Anno Domini 1917. To znaczy atak, kontratak, utrata 100 metrów, potem znowu z tych 100 metrów są znowu Rosjanie wyrzucani. Przecież tak naprawdę te wielkie rosyjskie postępy wokół Awdijiwki to jest połowa jednej hałdy i około 200 metrów terenu. A dalej, tu jeszcze, Marku, ja taką statystykę słyszałem, że oni stracili pod Awdijiwką więcej sprzętu niż przez cały okres pod Wuhedarem. Dokładnie. To nie dość, że jeszcze te straty, no to Oryks, który jest bardzo konserwatywny, oblicza to na 85 jednostek sprzętu pancernego, a być może, bo Oryks nigdy nie liczy sprzętu, który jest podbity. Być może ze sprzętem podbitym, a jak wiadomo, jeżeli sprzęt podbity zostanie na ziemi niczyjej, to już można go z góry uznać za stracony, bo ewakuacja takiego sprzętu, co było widać po tym, co się stało z ukraińskim T-90, ewakuacja takiego sprzętu jest skrajnie trudna i moim zdaniem 80% takich przypadków można uznać za sprzęt stracony. A jeżeli włączymy w to sprzęt podbity, to będziemy już mieli 120 jednostek. Czyli to jest no, może nie tyle rzeź, ale bardzo duże, poważne straty rosyjskie. Wiesz teraz co, ja rozmawiałem wczoraj z Marcinem Ogdowskim, przerwę no ci właśnie. I wrócił z Ukrainy i mówi, że miał przyjemność rozmawiać z dowódcami wysokiego szczebla ukraińskimi, no i pod względem strat ukraińskich też nie jest kolorowo. Nie, zdecydowanie nie jest kolorowo. To znaczy pamiętajmy o tym, że w Awdijiwce jest o tyle pozytywna dla Ukraińców sytuacja, że wszystkie pozycje, zarówno artyleryjskie, jak i moździerzowe są powyżej Rosjan. Z góry, także piechota, z góry atakować jest łatwiej i łatwiej jest trzymać pod ogniem. W tym momencie raczej atak nie wchodzi w grę, Ukraińcy są w defensywie, ale łatwiej blokować postępy Rosjan. Tak, jeżeli chodzi o straty ukraińskie, one są dosyć poważne. Tutaj znowu mamy, jeżeli wejdziemy na bardzo konserwatywne zestawienie Oryksa, no to za zeszły dzień to jest 19 jednostek do 34, przy czym Rosjanie więcej stracili samobieżnych systemów artyleryjskich, a Ukraińcy więcej czołgów o 4. Znaczy w ogóle 4, a Rosjanie stracili 2. Także jeżeli byśmy tak na to spojrzeli, to obie strony może nie tyle się wykrwawiają, ile walczą bardzo ciężko, to wykrwawienie jest możliwe, aczkolwiek w tym momencie bardziej bym stawiał na Ukraińców, choćby nie z tego względu, że po prostu serce dyktuje, ale dlatego, że oni są w lepszej pozycji operacyjnej i taktycznej. Tutaj tylko Rosjanie, Marku, wiesz, ja pracy. Zauważyłem jeden szczegół, pewnie też go dostrzegasz śledząc fora, kanały na Telegramie i inne źródła, że przez ostatnie 2 tygodnie mamy o wiele więcej materiałów zniszczonego ukraińskiego sprzętu, tego powiedzmy zachodniego. Mieliśmy Humvee, mieliśmy Leopardy, jest tego więcej niż to obserwowaliśmy miesiąc czy 2 miesiące temu. Tylko, że ja się temu przyjrzałem. Ja się przyjrzałem tak zwanym okolicznościom. Tam nigdy nie jest podane, gdzie to było i w jakiej i kiedy przede wszystkim. Ja się temu przyjrzałem, niektóre
na przykład z drzew mają świeże, jasne liście. Czyli okres wiosenny albo lato. Wiosna, wczesne lato. Ja myślę, że to jest zaplanowana kampania i to jest zaplanowana kampania także adresowana do swoich, która ma pokazać, że właśnie przełamujemy front ukraiński, powstrzymaliśmy Ukrów, powstrzymaliśmy ofensywę, przechodzimy do kontrataków z sukcesem. A to nie jest też, myślisz, taki komunikat, dajemy Zachodowi, zobaczcie, ile tego zniszczyliśmy. Czy jest tak, ależ oczywiście, że tak, skoro ruszyła się w tym momencie cała jaczejka prorosyjska na Zachodzie, to jak najbardziej. Przecież takich, jak ostatnio Molfar odkrył, takich klientów jak ten Simon Anderson, facet, który reklamował się jako OSINT Defender albo SENT Defender, a okazało się, że jest rosyjskim propagandystą i to będącym aktywnym członkiem militarnego personelu USA. Człowiek, który jednoznacznie potem stwierdza, że współpraca z Rosją jest w interesie amerykańskim. No cóż, to tak niezbyt fajnie brzmi, prawda? No prawda, tutaj... tylko wiesz co, mam wrażenie, że Ukraińcy przegrali na jednym punkcie, a może zaczynają przegrywać, na tym gruncie informacyjnym. Oni to robili przez długi czas perfekcyjnie. I ja mówię, patrzę szerzej, Marku. Sprawa z Polską, komunikaty przed szczytem w Wilnie, zachowanie ależ Załęskiego po szczycie w Wilnie i to teraz oni schodzą w dół. Ależ oczywiście, bo tutaj to nie chodziło o to, tam weszła polityka i to taka bardzo prymitywna. Ta bardzo prymitywna polityka przysłoniła ten przekaz PR-owy, taki dobry przekaz PR-owy ukraiński. Ukraina w tym momencie zaczęła tracić, ale traciła głównie w oczach krajów Europy Środkowej. Zauważ, że Zachodu nie obchodzą nasze rozgrywki z Ukrainą za bardzo. I tutaj oni tylko chcą mieć spokój i otwarty kanał tranzytowy. I dlatego Zachód się wtedy przejął, prawda? No tak, tylko Marku, Amerykanie z kwestii Ukrainy są podzieleni, mniej czy bardziej. W kwestii Izraela nie są. Ale są podzieleni, jak najbardziej są podzieleni, dlatego wielkie brawa dla Bidena, że spoił kwestię ukraińską z kwestią izraelską. Oczywiście, ta informacja, że to jest inwestycja, tak? Tak, i że on to świetnie przeprowadził na zasadzie, jak przegramy tu, to przegramy i tam. Że powiedział to naczynia połączone. Zresztą tutaj taka ciekawostka przyrodnicza, jak teraz łatwo wypływają dowody współpracy i współfinansowania Hamasu i już teraz nawet Hezbollahu przez Rosję. Jak nagle się ujawniają. I to ze źródeł amerykańskich, nie izraelskich, gdzie można by było powiedzieć, no tak, Żydzi to wiadomo, tutaj tego, to im będzie zależało. Ale przecież Izrael był w bardzo dobrych stosunkach z Rosją. I to nagle się okazuje, oczywiście, że wiceprzewodniczący partii Likud w telewizji izraelskiej mówi, że tego typu działania rosyjskie to nie zostaną bez kary. No i jeszcze mało tego, ta wizyta przedstawicieli Hamasu i ministra spraw zagranicznych Iranu w Moskwie i komunikaty izraelskich mediów też i polityków, no dość powiedzmy takie lekko agresywne w kierunku Federacji Rosji. Ostre. No i to, co się dzisiaj stało, czyli zbombardowanie obozów, a właściwie dwóch, obozu i placówki IRGC w Syrii przez amerykańskie F-16. Czyli Ameryka wchodzi do gry, jak zwykle wchodzi z przytupem. No ale patrząc na, w tym momencie na Ukrainę, to tu jest kilka rzeczy, które stanowią jak zwykle piętę achillesową Rosji. W tym momencie Maciek Korowaj zanalizował bardzo dobrze oświadczenie tutaj było oświadczenie Szojgu. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej dostarczają dziennie 10-15 tysięcy ton amunicji i paliw na wojnę z Ukrainą. Ale to jest 50% dobowych potrzeb całego ugrupowania. Amunicja stanowi do 70% wagi tych potrzeb. Nie wiadomo, co było z żywnością, mundurami, częściami zamiennymi. Co jest ciekawe, sami Rosjanie się skarżą,
że te ostatnie dostawy, czyli żywność, mundury, części zamienne, są pomijane. Bardzo często. W związku z tym polbazy remontowe mają problemy z remontami. No ale tutaj widać wyraźnie, że jeżeli to jest te, powiedzmy, 10-15 tysięcy ton amunicji i paliw, to nawet przy chomikowaniu będziemy mieli 20%, co najmniej 20% dodobowych potrzeb za mało. No a tu jeszcze mamy, przynajmniej im sprzyja pogoda, bo wyjątkowo ciepła jesień w tym rejonie, a co dopiero tak, będzie... Tak, ale już zaczyna padać. Ale już zaczyna padać. W Moskwie już okres grzewczy, więc... No właśnie, w Moskwie już śnieg. W Moskwie już śnieg. I co ciekawe, widziałeś może zdjęcie z ostatniego T-64 porażonego pod Marinką? Nie. A widzisz, ma był bardzo efektowny wybuch. I z czego wynikał ten efektowny wybuch? Z tego, że tam był nadmiar amunicji. Że po prostu załoga sobie zabezpieczyła zapasową amunicję i dlatego tak efektownie wyleciała w powietrze. I efektywnie. Co to znaczy? To znaczy, że tej amunicji jest mało. Że oni sobie oprócz jednostki ognia standardowej gdzieś tam robią zapasy, taką zapasową jednostkę ognia na wypadek, gdyby nie było dostaw. I dlatego te czołgi tak efektownie wylatują w powietrze. Co oznacza, że z dystrybucją to tak panie nie bardzo. No już od jakiegoś czasu jest mowa o tym, że buchankami się wozi amunicję, bo tam jest problem z ostatnią... A były filmiki. Tak, były filmiki. I w związku z tym no ta dystrybucja, ile przewieziesz buchanką, która ma ładowność taką, jaką ma? Ile? No kilka krat. No to znaczy, że te kilka krat zostanie zużyte w czasie jednego ataku ukraińskiego albo jednego ostrzału. Czyli Marku, tutaj te, tutaj te dalej jeszcze... mamy te problemy rosyjskie. No ale powiedziałeś o chomikowaniu. Jeden aspekt, który też widać gołym okiem, czyli nawet po komunikatach ukraińskich ilość ataków tych dronów kamikadze już tej rosyjskiej produkcji czy jeszcze irańskiej, ona też spadła. W dobie, gdy Ukraińcy wzmacniają swoją obronę przeciwlotniczą i zapewne spodziewamy się znowu ataku na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, to co? Mają problem Rosjanie z produkcją tego typu uzbrojenia, czy jednak też już chomikują i przygotowują się na te zimowe ataki? Pamiętasz taki film, który jedna z naszych analityczek rosyjskich znalazła w rosyjskim Realmie, że tak powiem? A, film tak, o piekarni, tak. Pani Czubkowska, tak, film tak. O piekarni, tak, film, gdzie będą produkowane drony. To znaczy, że w sumie ta baza przemysłowa to bardzo cienka jest, a ja pamiętam taki, to było dokładnie w prasie irańskiej, taki dosyć ironiczny komentarz na temat tego, że przyjechali irańscy inżynierowie do tej fabryki pod Moskwą i zaczęli kontrolę jakości produkowanych samych kadłubów laminatowych do rosyjskich odmian szahidów. I okazało się, że z 1500 kontrolę jakościową przeszło 300. Ponieważ Rosjanie nie byli w stanie zrobić porządnych laminatów. Ale wiesz, które Marku, potrafili zrobić Irańczycy. No tak, tylko wiesz, pytanie to było, jest i będzie. Pamiętamy produkcję i jakość tego sprzętu niemal na każdej wojnie, w której Rosjanie uczestniczyli. No tylko pytanie, czy wiesz, my za bardzo też nie patrzymy pod tym kątem, że patrzymy tylko w czarnych barwach, oby tak było oczywiście względem Federacji Rosyjskiej, ale pomimo tego wszystkiego ona sobie jakoś radzi. Dlaczego sobie radzi? Z jednego prostego powodu. Wykształciła się nowa generacja dowódców polowych i wykształciła się już na wojnie spośród tych, którzy nie zginęli, którzy sobie potrafią radzić z takim sprzętem, który mają i w każdych warunkach. I dlatego pamiętajmy o tym, co nawala i u Rosjan, i u Ukraińców ciągle nawala. Współdziałanie. Ale to nie znaczy, że nie istnieją jednostki, które sobie potrafią samodzielnie dobrze radzić. No, tylko wiesz, ja się zastanawiam nad jednym, nawet z tego, co Maciek mówi. Mieliśmy niedawno ciekawe przecież informacje o
wypracowanej przewadze artyleryjskiej Ukraińców, a z tych komunikatów nawet po stronie ukraińskiej czytam, że to znowu gdzieś się tam przechyla na sprawę rosyjską. No, może ten ostrzał nie jest perfekcyjny, ale walą po prostu na okrągło. Nie. Tak? Nie, to nie o to chodzi. W ostatnich dwóch miesiącach zostały zniszczone 4 duże składy amunicji ukraińskie. Niestety prawdopodobnie część to działalność wywiadowcza, a część to rosyjskie rozpoznanie. Także tutaj prawdopodobnie zawiniła ukraińska brawura. Moim zdaniem tutaj nie zgadzam się z Leśnikiem, że to dopiero zacznie się odzywać. Ja uważam, że to już się teraz zaczęło odzywać. I dlatego znowu są kołatania ukraińskie o amunicję. Ja mam nadzieję, że tym razem ją będą przechowywali lepiej, bardziej rozśrodkują i po prostu to nie ulegnie, ta amunicja, takiemu zniszczeniu. Moim zdaniem to jest tego efekt. Nie efekt tego, że nagle Ukraińcy przestali umieć strzelać, tylko tego, że po prostu znowu odezwały się braki amunicyjne, a tym razem na skutek kozaczenia. Jak się kozaczenie kończyło, to widzieliśmy przy okazji krabów. Prawda? Marku, istotnym właśnie aspektem tej wojny jest również przewaga powietrzna i tutaj patrząc sobie na komunikaty Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, które ja też sobie gdzieś tam przepuszczam, ale warto je czytać, gdzieś tam pewnie prawda leży po środku. Jeden ważny aspekt, ilość zestrzelonego sprzętu lotniczego, a dokładnie myśliwców MiG i Su, też Rosjanie się coraz częściej chwalą, praktycznie był taki okres, że z dnia na dzień tam chyba było 5 czy 6 maszyn zestrzelonych. Jak ty do tego podchodzisz? Czy Ukraińcy też za bardzo uwierzyli w siebie pod tym względem? Czy... Trafionych. Czy uwierzyli w siebie? Tak, częściowo tak. Jak z tymi zestrzeleniami, to wiemy, że po obu stronach ilość zgłoszeń nie równa się ilości zniszczonych maszyn, nawet przy pociskach rakietowych. To jest jedno. Po drugie, tutaj faktycznie Ukraińcy w pewnym momencie za bardzo rajdowali nad frontem, to się zemściło. No a po trzecie, no to straty wynikają niejednokrotnie po prostu z tego, że ten sprzęt się zaczyna sypać. I to jest problem. Nie tylko po stronie ukraińskiej, po stronie rosyjskiej też, ale po obu stronach sprzęt na skutek intensywnego zużycia wojennego zaczyna się sypać. To jest naturalne. Zobacz, co się stało z 195 rosyjskimi. Od 21 września one są uziemione. Artylerii rakietowej też jakby trochę mniej na froncie. No ale z jednej strony mamy przemysł, w którym twierdzisz, Marku, rosyjski sobie nie bardzo radzi, no ale z drugiej strony Ukraina ma za plecami sojuszników, zakłady na Litwie, w Polsce, w Czechach. Jak to przebiega? Czy ten proces serwisowy przebiega sprawnie, czy jednak dalej mamy jakieś tam komplikacje z transportem? Komplikacji nie mamy, ale transport trwa, bo trwać musi. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest sprawa ciągle w przypadku niemieckiego sprzętu, niemieckich techników, którzy tam muszą trafić w większej liczbie. Wiemy, że oni są w tej chwili dyslokowani. Wiemy, że te naprawy jakoś tam idą, że to nie jest proces powolny, ale też i on powinien być znacznie przyspieszony. No i przede wszystkim następna sprawa. Ten sprzęt, który trafia na Ukrainę, pancerny zachodni, to jest tylko część pancernego sprzętu ukraińskiego. Ukraińcy mają problem z własnym sprzętem, z własnymi bułatami, z czołgami pochodzenia poradzieckiego czy rosyjskiego, który też trzeba remontować i tutaj jest ciężko, bardzo ciężko o podzespoły. Ja znałem historię załogi, która czekała na bardzo głupi detal do silnika przez 3 tygodnie. To ten czołg przez 3 tygodnie stał, czekał na to. No tak, Marku, a teraz zastanawiam się jeszcze właśnie pod tym aspektem logistycznym. Czy wybory i wygrana Fico w Słowacji wpłynie też jakoś na ten proces? Już nie jest dobrze. Już nie jest dobrze, już był ten pakiet głosowany. 50 znaczy już Fico poinformował Unię Europejską, tak, że się wstrzymuje. Wszelką pomoc dla Ukrainy wstrzymuje. To znaczy wiadomo, co będzie.
wszystkie remonty zostaną przeniesione do Czech, do Excalibura, który już pracuje pełną parą, i do nas. Okej. Zastanawia mnie jeszcze, bo przecież Słowacja no też nie jakiś bezużyteczny sprzęt przekazała Ukrainie, bo chociażby armatochaubice całkiem dobre zostały im przekazane, więc kwestia zastanawiam się pod tym, pod serwisem również tego sprzętu, czy zostaną sami sobie Ukraińcy, czy jednak czeski przemysł to przejmie. Czeski przemysł to przejmie, bo to przecież właściwie tak naprawdę czechosłowackie było. Będzie część u nas będzie serwisowana, natomiast na miejscu Fico, bardzo bym się zastanowił, co to znaczy grać w jednej lidze z Węgrami, skoro ma się taką mniejszość węgierską u siebie. No, kwestia mniejszości węgierskiej na Słowacji, na Ukrainie jest istotną częścią polityki Orbana, więc nie jest to wielką tajemnicą. No tylko z jednej strony tak naprawdę można powiedzieć, że środowisko prorosyjskie w Europie zyskuje kolejnego sprzymierzeńca. Węgrzy zobaczymy dalej, na jak długo. Tak, Węgrzy dalej blokują tą pomoc ukraińską. Dwa, Węgrzy to już jest praktycznie się zachowują tak jak Białoruś. No, na Białorusi jest minister spraw zagranicznych Węgier, więc... I jedzie tam Fico. Tak, więc wiesz, zastanawiam się pod tym względem, bo na przykład zaniepokoiły mnie dwa fakty powiązane z Ukrainą. Pierwsze to informacja, która się gdzieś w zachodnich mediach pojawiała o tym, że pociski artyleryjskie i konflikt na Izraelu może spowodować to, że ilość tych pocisków o wiele mniejsza spadnie. Trafi na Ukrainę, a druga sprawa, że pociski obiecane przez Unię Europejską, ten proces też delikatnie mówiąc nie przebiega zbyt gładko. To znaczy jak do tej pory to wszystko wisi na Francuzach, ponieważ Rheinmetall sobie rozbudowuje zdolności, prawda? No, ale pamiętasz artykuł o Rheinmetallu, ile podwyższył cenę pocisku, półtorakrotnie, więc. Tak, no a Francuzi trzykrotnie. Tak, więc Francuzi trzykrotnie. Tak, pieniądz jest pieniądz. Poza tym coś będzie płynęło z krajów skandynawskich, to wiemy. Coś dają Brytyjczycy. Dania się obudziła. Nawet Hiszpanie, tak, nawet Hiszpania tam. W każdym razie rzeczywiście tutaj zdecydowanie zdolności produkcyjne ruszają, muszą ruszyć większe. Wiemy, że być może nasze zdolności produkcyjne też się zmienią. Tu nie chcę nic przesądzać, ani też dodawać zbyt wiele. Wiemy, że swoje dodają Czesi. Myślę, że no cóż, na pewno część pomocy amerykańskiej pójdzie w tej chwili do Izraela. Tylko widzisz, zwiększenie zdolności produkcyjnej po to, żeby pomóc Izraelowi, nigdy nie będzie kontestowane nawet przez amerykańską hard prawicę, prawda? A czy to pójdzie do Izraela, a czy to pójdzie na Ukrainę? Może to już sprawa drugorzędna. Wiemy, że następny pakiet on jest cieniutki, jeżeli chodzi o wartość, bo to jest z rezerwy prezydenckiej tak zwanej, no bo to jest dokładnie 150 milionów dolarów. I tutaj wiemy, że tak, po pierwsze ciekawostki z artylerii przeciwlotniczej, czyli sidewindery stare, które będą na zasadzie Frankensamów montowane. To już wiemy, że będą. I to prawdopodobnie na osach. Być może. Wiemy, że przymierzają się jakieś pociski, o których w tej chwili nie potrafimy powiedzieć, jakie dokładnie będą. Plus jeszcze będzie blok cyfrowej elektroniki instalowany w starych kubach. To w ogóle już jest ciekawostka przyrodnicza, co tam będzie instalowane. Wiemy, że przyjdą pociski do NASAMS-ów, że to będą prawdopodobnie AIM-120. Wiemy, że GMLS-y przyjdą do HIMARS-ów. No i oczywiście dodatkowa amunicja artyleryjska 155 i 105. Teraz tu jest ciekawostka. Mówiłeś o tym, że ta amunicja się będzie dzieliła. Otóż to dotyczy tylko 155. 105 Izrael sobie sam ma duże składy, może robić, nie ma problemu. 105 wszystkie będą płynęły w tej chwili na Ukrainę. Ja spodziewam się zwiększonej ilości właśnie dostaw 105 kosztem zmniejszenia 155.
No to teraz, Marku, przeskoczmy na drugą stronę muru, no bo niewątpliwie cały czas trwa takie przymilanie się, pozytywne gesty w kierunku Korei Północnej. Czy Rosjanie mogą liczyć na wsparcie Korei, Iranu, a może jeszcze kogoś? Jak do tej pory, to mamy taką sytuację. Rosyjskie firmy działają bardzo intensywnie na indyjskim rynku ryżu i on ten ryż wykupują. Nawet możemy przypuszczać, że dla kogo. Kimowie oczywiście zażądali, no Kim oczywiście zażądał jak najbardziej uzbrojenia, przy czym była mowa najpierw o Su-35, oczywiście tych Su-35 nie dostanie. Su-30MS też prawdopodobnie nie. Jeżeli dostanie, to i tak te zmagazynowane Su-27 w różnych modernizacjach Su-27S, Su-27MS, SM, ale to jest kwestia czasu, bo to i tak dla północnych Koreańczyków będzie i tak dwie generacje sprzętu do przodu lotniczego w stosunku do tego, co mają. No ale co mogą dostać Rosjanie? Tylko amunicję. Tylko amunicję i tylko lufy. Pamiętajmy o tym, że Rosjanie chcieli 500 czołgów Pong-Pung-Ho, bo to są 62 koreańskie tak naprawdę. No i tych czołgów nie dostali, nie dostaną. A tutaj bardzo ładnie zadziałali Amerykanie z Koreańczykami, którzy rozpoczęli właśnie manewry, a motywem przewodnim tychże manewrów jest taka sama akcja jak akcja Hamasu na Izrael. Czy to więc... o tym już tydzień temu mówili, że są przygotowują tak, się do możliwej się akcji. Tak, właśnie się rozpoczęły manewry tutaj, tak. Będzie to sprawdzane, gotowość bojowa i tak dalej, więc to Koreańczyków z północy zajmie na czas dłuższy. Prawdopodobnie. No i oczywiście prawdopodobnie, Chiny. Tak, oczywiście Chiny. Żadnych zmian w stosunku do ostatnich ustaleń. Putin rozmawiał z Xi i co? Zyskał jedno. Prawdopodobne odblokowanie eksportu procesorów Dual Use i całej elektroniki Dual Use. No to pomoże Rosjanom zdecydowanie, ale to nie jest żaden przełom, bo to i tak napływało. To jest po prostu no, przyklepanie stanu faktycznego, że teraz chińskie firmy będą mogły oficjalnie na tym zarabiać, a wtedy zarabiały nieoficjalnie i bały się tamtejszego resortu handlu. Teraz nie będą musiały. Przy czym w grę wchodzą tak naprawdę podzespoły produkcji chińskiej. A nie jest to kompatybilne z tym, co w tej chwili oferują Amerykanie. Oczywiście, że tak. Marku, na koniec wyjmujemy szklaną kulę. Mamy zaraz listopad. Co nas czeka? Czy wracamy do scenariusza zeszłorocznego, czyli wszystko stanie i skupimy się na atakach rakietowych i obronie? Czy jednak gdzieś się pojawiają też komentarze o sintowców, że jednak Ukraińcy zimą ruszą? Nie, nie spodziewam się, żeby Ukraińcy ruszyli zimą do momentu, dopóki nie zamarzną drogi całkowicie, nie zamarzną dukty i przesieki leśne. I nawet wtedy nie spodziewam się, natomiast spodziewam się ataku rosyjskiego, być może od strony Kupiańska, być może od strony Awdijiwki od południa, żeby próbować domknąć Kleszcze, zrobić drugie Debalcewo, być może próbę powtórnego zajęcia, przejęcia Bachmutu i terenu obok niego, bo w tej chwili Bachmut jest kontestowany. Tam praktycznie rzecz biorąc Ukraińcy działają tak jak u siebie. Także tutaj spodziewałbym się przejścia do obrony. Dlaczego jeszcze? Dlatego, że w lutym na froncie zjawią się jednostki rosyjskie, które zaczęto szkolić w końcu lata tego roku. Czyli Rosjanie będą mieli do dyspozycji więcej wyszkolonych, no zobaczymy jak, więcej wyszkolonych sił. Natomiast Ukraińcy też będą mieli do dyspozycji więcej brygad i to też w okolicach przełomu lutego. Moim zdaniem tutaj będzie ze strony Ukraińców walka obronna. Natomiast, no cóż, front
nadal będzie przypominał moim zdaniem front zachodni z roku 1917, przełomu 17 na 18. Spodziewam się, że Rosjanie spróbują czegoś w rodzaju Kaiserschlacht też wiosną. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. Nie wróżyłbym im za dużych sukcesów. Oni, znaczy Rosjanie sami twierdzą, że będzie to długa wojna. Ukraińcy mówią, że może być to długa wojna. Wiem, że jednak jakieś środki mobilizacyjne są na Ukrainie wykonywane, ale bardzo powolne i sami Ukraińcy, którzy jeszcze w wojsku nie byli, chętnie, niechętnie, ale tam jakoś do tego wojska idą. Natomiast no, u Rosjan są zapowiedzi, tak sobie policzyłem zapowiedzi Miedwiediewa z Maćkiem, policzyliśmy, wyszły 23 dywizje. Nie wiem, na co oni je posadzą, co im dadzą. Bo może karne. Bo zbrojeniem kiepsko, tak. Może karne. Tak. Nie spodziewam się aż takiego wzmocnienia rosyjskiej armii. Natomiast jest jednoznaczne. Ta wojna będzie trwała w 2024 roku. Nie spodziewam się, żeby do lata 2024 przybrała zdecydowany zwrot z jednej albo z drugiej strony. Czyli mogę przekornie nazwać nasz dzisiejszy odcinek Na Wschodzie bez zmian. Bez zmian. Bez zmian, więc zresztą ten film, który nawet gdzieś tam nasz kolega Maciek Korowaj udostępnił, my też tam gdzieś go podaliśmy, pokazujący te okopy i tych żołnierzy, to naprawdę gdyby to było w czarno-białym kolorze, to niewiele by się różniło od okolic Verdun. Tak jest. I frontu francuskiego. Marku, bardzo ci serdecznie dziękuję za podzielenie się twoją wiedzą. Państwa odsyłam na media społecznościowe Marka, do których link znajdziecie w opisie. Zachęcam do zasubskrybowania War Newsa i do śledzenia naszej codziennej relacji na Twitterze. A naszym gościem był Marek Meister. Dziękuję Mateuszu, dziękuję Państwu. Do widzenia. Sponsorem programu były Militaria.pl